12 tom, 5 stycznia 1921 roku. Życie duszy w woli Bożej polega na ukształtowaniu jej życia w życiu Jezusa i skopiowaniu Go we wszystkim. Tego może dokonać jedynie wola Boża. Kiedy trwałam w swoim zwyczajowym stanie, modliłam się, a gdy się modliłam, zamierzałam wejść w wolę Bożą i w niej, uczyniwszy moim wszystko, co w niej istnieje, albowiem nic przed nią nie może umknąć, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, i zrobiwszy sobie koronę ze wszystkich, w imieniu wszystkich zanosiłam przed Majestat Boży mój pokłon, moją miłość i zadośćuczynienie i tak dalej. Otóż mój zawsze ukochany Jezus poruszył się w moim wnętrzu i powiedział do mnie: Córko moja, prawdziwe życie duszy zrealizowane w mojej woli nie jest niczym innym jak ukształtowaniem jej życia w moim życiu i nadaniem wszystkiemu, co czyni, mojej własnej formy. Ja nie czyniłem nic innego, jak tylko pozwalałem wzlatywać w mojej woli wszystkim czynom, zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym, których dokonywałem. Pozwalałem wzlatywać każdej mojej myśli, mojego umysłu, tak iż każda moja miłość wzlatywała przed każdą myślą stworzeń, z których wszystko istniało w mojej woli. Moja myśl, wzlatując nad wszystkimi myślami, tworzyła niemal koronę dla każdego ludzkiego rozumu i oddawała majestatowi Ojca cześć, uwielbienie, chwałę, miłość i zadośćuczynienie za każdą stworzoną myśl. Tak samo czyniły moje spojrzenie, moje słowo, mój ruch i mój krok. Otóż, aby dusza mogła żyć w mojej woli, musi nadać swojemu umysłowi formę mojego umysłu, swojemu spojrzeniu formę mojego spojrzenia, swojemu słowu formę mojego słowa, swojemu ruchowi formę mojego ruchu. Kiedy to czyni, traci swoją formę i nabywa moją. Wtedy nie czyni nic innego, jak tylko zadaje nieustanną śmierć istocie ludzkiej i daje życie woli Bożej. W ten sposób dusza będzie mogła dopełnić w sobie życia mojej woli. W przeciwnym razie nigdy ten cud nie zostanie całkowicie zrealizowany, a ta forma całkowicie ukształtowana podług mojej formy. Tylko moja wola jest wieczna i niezmierzona i pozwala odnaleźć wszystko. Sprowadza przeszłość i przyszłość do jednego punktu i w tym jednym punkcie odnajduje wszystkie bijące serca, wszystkie żyjące umysły i całe moje działanie w toku. Dusza zaś, czyniąc moją wolę swoją własną, czyni wszystko, wynagradza za wszystkich, miłuje za wszystkich oraz czyni dobro dla wszystkich i dla każdego z osobna, tak jakby byli zespoleni w jedno. Któż mógłby osiągnąć tak wiele? Żadna cnota, żaden heroizm. Nawet męczeństwa nie można porównywać do mojej woli. Wszyscy pozostają w tyle za działaniem w mojej woli. Bądź więc uważna i niech wypełnia się w Tobie misja mojej woli.